Nowych mieszkań przybywa i to jest ewidentne, to widać w raportach lokalnych, które zbieramy. Okazuje się, że niestety tych mieszkań się coraz mniej sprzedaje. Zostało nam sporo z lat poprzednich, jeszcze nawet sprzed kryzysu, czyli sprzed 2008 roku na przykład zostało sporo mieszkań dużych, które teraz nie mogą znaleźć nabywcy, bo klienci nie mogą dostać kredytów odpowiednich. Mogę powiedzieć, że przed 2008 trzypokojowe mieszkanie musiało mieć około 70 metrów i takie były poszukiwane. W tej chwili dostajemy oferty od firm deweloperskich, żeby sprzedawać trzypokojowe mieszkania 40-metrowe, czyli tak jakbyśmy wracali, cofali się do przed 89, ale niestety ludzi na nic więcej nie stać i nie mają zdolności kredytowej. Sprzedają się mieszkania małe i tanie i sprzedają się oczywiście te luksusowe, bo w tej chwili ta klasa średnia jest najbardziej pokrzywdzona i ona najbardziej zubożała. Natomiast ci ludzie, którzy mieli duże pieniądze, będą mieli nadal. I jeżeli jest to bardzo dobra lokalizacja, na przykład typu w Warszawie przy Łazienkach, czy Złota 44 przy Pałacu Kultury, tam można uzyskać cenę, zresztą jest cena od 32 000 do 46 000, czyli średnio za apartament czy za penthouse metr kwadratowy kosztuje 36 000 złotych. Jest to wykończone, ale jest to niebotyczna kwota. Natomiast jeżeli chodzi o te tanie mieszkania, to na przykład na Białołęce już są oferty nawet około 4000 złotych za metr kwadratowy w stanie deweloperskim.